Witam Państwa dzisiaj z Doliny Baryczy. Tu także zauważono trzecią szansę, jaką stwarzają założenia ekonomii społecznej. A jak chcą ją wykorzystać mieszkający tu ludzie? Oczywiście stawiając na ekologię i turystykę, bowiem Dolina Baryczy to miejsce wyjątkowe nie tylko w skali kraju, ale także całego świata. Działania ekologiczne oraz te, które zmierzają do rozwoju turystyki, mają sprzyjać nie tylko ochronie przyrody, ale także mieszkającym tu ludziom. Mają stworzyć szansę na znalezienie im pracy. W związku z tym dla turystów przygotowywany jest szereg atrakcji. I dzisiaj zobaczmy niektóre z nich. Przedstawiam Państwu panie z Fundacji Dolina Baryczy. W jaki sposób ta czatownia ma służyć turystom? Czatownia służy turystom poprzez to, że można tutaj spokojnie poobserwować ptaki, że ptakom nie przeszkadza się w ich naturalnym życiu. Turysta, który tutaj przyjeżdża, jest osłonięty, czyli ma możliwości takie, niezależnie od pogody, może przyjechać i patrzeć na otaczającą przyrodę, która tu jest przepiękna i warto obserwować nie tylko ptaki, ale również całe otoczenie. W jaki sposób łączycie Państwo rozwój turystyki, wykorzystywanie tych bogactw naturalnych ze sprawami społecznymi, czyli ze sprawami ludzi, którzy tu mieszkają? Ważne jest również, aby turystom stworzyć całe otoczenie do takich obiektów, więc gospodarstwa agroturystyczne, smaczne posiłki domowe, to wszystko jest bardzo istotnym elementem. Oczywiście powstawanie, budowa, promocja takich obiektów służy temu, żeby ludzie mieli pracę. Pokażecie nam jeszcze wieżyczki? Oczywiście, oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć, jaki widok rozciąga się z wieży obserwacyjnej. Pięknie. Czy inwestorzy doceniają Wasze działania? Czy powstają na przykład zajazdy, hotele? Oczywiście już powstająca i powstała infrastruktura służy temu, żeby mieszkańcy chociażby takich miejscowości jak tutaj zaraz obok budowali i starają się o pozyskanie środków na budowę hoteli, rozwijają infrastrukturę agroturystyczną. Natomiast trzeba powiedzieć, że powstawanie takich miejsc, ten rozwój zależy od współpracy różnych podmiotów, zarówno władz samorządowych, organizacji, które działają tutaj na tym terenie, ale również od samych przedsiębiorców i tej aktywności mieszkańców, czy chcą wykorzystać ten potencjał, jakim jest taka przyroda i taka infrastruktura, do tego, żeby budować po prostu swój własny biznes. W pojedynkę się nie da. W pojedynkę się nie da. To życzę powodzenia i wytrwałości, a Państwa zapraszam jeszcze na spacer do miejscowości Przygodziczki. I z tego, co wiem, dzisiaj będzie się tam dużo działo. Wydaje mi się, że przez lasy i knieje dotarliśmy do malutkiej wsi Przygodziczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, czy to są Przygodziczki? Czym pomóż. Czy to są Przygodziczki, proszę mi powiedzieć? Turyści są? No, z tymi turystami jest różnie. Chcielibyście więcej turystów? No, dokładnie. A z czego tutaj ludzie żyją? Każdy miał tę działkę i z tej krówki żył. Dzisiaj z jednej krówki się nie wyżyje. Ciężko jest. No. Pracy pewnie nie ma, co? No, dużej pracy nie ma. Takie, aby kwitnie rzemiosło troszeczkę. Ale macie pięknie. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiam Państwu prezesa Stowarzyszenia w Siodle. Pokaże nam pan swój majątek? Tak, zapraszam do bryczki. Bryczką, proszę bardzo, super. Myślę, że bryczką najlepiej uda nam się to zaprezentować wszystko. Znakomicie, to jedziemy. Tu podobno realizujecie część bardzo dużego projektu Wieś Tematyczna. Na czym on polega? Praktycznie to polega na tym, że na dzień dzisiejszy nie wystarczy tylko chcieć odnowy wsi w sensie materialnym. To jeszcze musi być pomysł na życie, na pokazanie społeczeństwu z miasta coś innego. A zatem mamy kilka gospodarstw agroturystycznych, które mają co zaoferować, mają co pokazać
potencjalnemu turyście, czyli zaoferować konkretny sposób wypoczynku, ale nie tylko biernego wypoczynku, ale przede wszystkim uczestniczenia, jak gdyby nawet nieświadomie przez tego turystę, uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach, czyli w pracach rolniczych, w pracach poszczególnych gospodarstw agroturystycznych. Jakich zmian oczekujecie w związku ze zwiększoną liczbą turystów? Oczywiście bezpośrednio łączy się to z rozwojem poszczególnych gospodarstw. Z kolei te gospodarstwa, które będą uczestniczyły w projekcie, będą miały możliwość zatrudniania innych osób, które z kolei będą świadczyły usługi dla poszczególnych turystów. Czyli ludzie będą po prostu mieli z czego żyć? Taka jest przyszłość przed małymi wioskami, gdzie daleko do rynków pracy. Nie wystarczy dziś gospodarstwo 5-10-hektarowe. To jest jak gdyby konieczność, która zmusza nas do dążenia w tym kierunku. Pani Ewa Stasiełowicz jest mieszkanką Przygodziczek i ochoczo podobno przystąpiła Pani do działań stowarzyszenia. Ciężko jest przekonać mieszkańców, żeby włączyli się do Waszych planów? Mieszkańcy w większości włączają się, pomagają w naszych działaniach. Starają się coś zrobić dla tej miejscowości, dla regionu równocześnie. Proszę nam opowiedzieć troszeczkę o projekcie Wioska tematyczna. Na czym on polega? Przede wszystkim, że wspólnie można coś zrobić i na tym czymś zarabiać pieniądze. Jako, że tutaj nie ma przemysłu, tereny rolnicze, region dość ubogi, ale Dolina Baryczy przyciąga. Tylko, że w pojedynkę raczej jest trudno cokolwiek zrobić. Dlaczego Wioska Przygody? Przygoda, a więc i przygoda w terenie poprzez jakieś gry terenowe. Podchody, ale podchody nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale myślimy o takich zabawach terenowych, troszkę ekstremalnych dla dorosłych, bo wiemy, że dorośli tego też potrzebują. Czyli wszystko z myślą o turystach. Wszystko z myślą o gościach, o turystach. Przyjazd turystów, co zmieni w tej wsi? Przyjazd turystów na pewno zmieni przede wszystkim oblicze wsi, które już widać, że się zmieniło, ale wpływają te obce osoby, które tutaj przyjeżdżają. Wpłynie również na poprawę warunków życia mieszkańców, bo będą mieli możliwość dorobić na tych naszych działaniach. To jest bardzo ważne i ja myślę, że również wpłynie tak psychicznie na takie samo poczucie własnej wartości i tego, że my też w wiosce, która ma 470 mieszkańców, coś potrafimy fajnego, ciekawego zrobić. Liczycie na środki z Unii Europejskiej? Liczymy na środki z Unii, przede wszystkim na poprawienie infrastruktury, bo to jest potrzebne. Myślę, że nam się to uda. Jak nie w tym roku, to w następnym. No nie wszystko od razu. Terenów w Polsce o bogactwie naturalnym jest wiele. Gdyby ktoś chciał Państwa naśladować, inne organizacje pozarządowe, warto? Oczywiście, że warto, jak najbardziej. Jest to coś bardzo fajnego, ciekawego, tylko że trzeba po prostu czuć to. Czuć to i chcieć coś zrobić. Przyjeżdżajcie tutaj do nas, pokażemy Dolinę Baryczy, będzie super. Oczywiście jest wójt gminy Przygodzice, do której należą Przygodziczki, pan Przemysław Kazimierczak. Panie wójcie, co pan o tym sądzi? Popieramy te działania bardzo często, wspomagamy również działania. Jak? Jednocześnie poprzez dofinansowanie, poprzez moralne wsparcie, pomoc w napisaniu konkretnych wniosków. Urząd Gminy taką pomoc również dla stowarzyszenia serwuje. Co dla władz gminnych oznaczają takie inicjatywy? Jest to promocja
gminy Przygodzice, jak i również sposób na życie dla tych mieszkańców, którzy tutaj muszą żyć na tych terenach piaszczystych, bo tutaj jest takie rolnictwo ekstensywne, ale surogat, w zamian coś za coś. I kilku rolników, kilku mieszkańców wsi Przygodziczki podjęło się ten trud, poszukało dla siebie miejsca i w tym, co robią, się po prostu sprawdzają. Ja raczej myślałam o tym, że stowarzyszenie w jakiś sposób wyręcza władze gminy. No, wyręcza w ten sposób, że współdziałamy. To nie jest robienie coś za coś, prawda, tylko to jest współdziałanie. I sądzę, że tutaj tylko wspólnymi siłami, wspólnym postępowaniem możemy coś osiągnąć. Co dzieje się w poszczególnych gospodarstwach, które są włączone do tego projektu? No, każde gospodarstwo znalazło swój sposób na to, żeby być inne, atrakcyjniejsze. Jest stowarzyszenie takie gospodarstwo agroturystyczne pana Ryszarda Kawalera, który oferuje, prawda, noclegi i coś do tego. Jest gospodarstwo pana Jurka Kotnego, który ma konie i całe usługi z tym związane, prawda. Jest również takie nowe gospodarstwo, gdzie jest dobry pomysł pani prowadzącej pod tytułem Od ziarenka do bochenka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo. Proszę wracać na zabawę, a my odwiedzimy jedno z tych gospodarstw. To właśnie państwo Halina i Marek Gąsiorkowie. Dlaczego włączyliście się do projektu? Żeby rozpropagować naszą wioskę, bardziej ją pokazać, w sensie troszeczkę turystycznie, agroturystycznie, no i oczywiście jeszcze w sensie edukacyjnym. Moim pomysłem jest właśnie od ziarenka do bochenka. Takie hasło, takie hasło. To znaczy, że mam pokazać w przyszłości. Zapraszać przede wszystkim dzieci, młodzież, dorosłych, po to, aby pokazać im, jak kiedyś robiono chleb takim najprostszym sposobem, naturalnych, powiedzmy, produktach, no i jak to się w ogóle wszystko toczyło. Tym sposobem można przyciągnąć turystów z tego względu, że tu jest bardzo cicho, jak słychać, spokój, świeże powietrze i tym na pewno się przyciągnie bardzo dużo osób. Kiedy będzie można spróbować wypieku? No myślimy, że może za rok. To przyjedziemy za rok i spróbujemy. Dziękuję bardzo, a my wracamy na festyn. Sądzę, że Przygodziczki, które są tylko elementem dużego projektu, stanowią doskonały przykład na to, że oblicza ekonomii społecznej mogą być naprawdę bardzo różne. A już za tydzień pokażemy państwu realizację kolejnych pomysłów. Dzisiaj dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeśli macie państwo pytania dotyczące spółdzielni socjalnych lub chcecie podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, czekamy na wasze listy.